Dziękujemy bardzo, Czarek. Przypominamy do Super Piątku. Wracamy po zakończonym meczu Lecha Poznań z Koroną Kielce. Jak na razie 0-0. Rzeczywiście chwalimy piłkarzy za walki, za walkę. Za zaangażowanie. Ja widzę tutaj Maćka Murawskiego, który co prawda przykryty jest pudrem, bo przecież występował na antenie, ale aż cały czerwony i w pąsach. Tak mu się podoba ten mecz. A ja ci odpowiem trochę tak przekornie, żeby nam się tutaj nawiązała jakaś dyskusja, bo jeszcze mamy chwilę, że trener Bogusław Kaczmarek mówił: walka to może być pod Grunwaldem, a ja bym chciał zobaczyć tutaj trochę piłki. Na pewno. Natomiast ja myślę, że mimo tego, że Korona gra w pewien sposób, można powiedzieć, jak zwykle, ale to Lech nie pozwala jej na to, żeby Korona zagrała tak jak w innych spotkaniach. Czyli Korona jest cały czas zaangażowana, ale po odbiorze piłki dość szybko Lech ją z powrotem odbiera i też bardzo długo potrafi się utrzymać przy piłce. Zobacz, schodzi piłkarz, który chyba naszym wspólnym zdaniem był najsłabszym ogniwem Korony Kielce. Schodzi Lenartowski w jego miejsce, Grzegorz Lech. Za chwilę powiemy, co to oznacza dla ustawienia Korony Kielce. Ten mały rozgrywający, no nie mały, przeciwnie, 192 centymetry, ale młody rozgrywający, były piłkarz Jerzego Brzęczka w Rakowie Częstochowa. Lenartowski, lewonożny piłkarz, który miał piłkę na lewej nodze, kiedy mógł zostać zdobyć bohaterem. Mógł zostać bohaterem, chociaż fakt, no nie było to najlepsze spotkanie. Nie, no miał niewiele razy piłkę przy nodze, miał dużo strat. I... Tak, na pewno to, co Korona zawsze potrafiła po tym odbiorze, tą piłkę dość długo utrzymać przy nodze i... dość szybko rozgrywać tą piłkę, to dzisiaj tego brakowało i być może trener Rzyński uznał, że to właśnie ta nowa postać w drużynie Korony, Lenartowski, jest może powodem tego i dlatego go nie ma na boisku. Wchodzi na boisko natomiast Grzegorz Lech z numerem 22. Zresztą muszą Państwo wiedzieć, że był taki moment w tym spotkaniu w trakcie trwania pierwszej połowy tego meczu, kiedy Lenartowski raz czy drugi stracił piłkę i wtedy Aco Vukovic zaczął krzyczeć w kierunku trenera Leszka Ojrzyńskiego, dwukrotnie głośno krzyknął KKKK. To jest właśnie ten pseudonim, to jest ten przydomek Lenartowskiego. No a co to widzi najlepiej? Razem z nim, można powiedzieć, w środku pola jest i widzi, że to no nie funkcjonuje tak jak w poprzednich meczach. I myślę, że to też mogło gdzieś tam trenerowi Ojrzyńskiemu zasugerować tą zmianę. No szkoda, jeśli chodzi o Lenartowskiego, że ta sytuacja, którą miał, nie udało mu się lepiej wykończyć, bo może temu młodemu zawodnikowi po prostu dodałoby to więcej wiary i pokazałby więcej niż do tej pory, bo faktycznie nie było to dobre 45 minut w jego wykonaniu. Ale sezon jest długi, na pewno jeszcze będzie mieć swoje mecze i swoje lepsze występy niż ten. Sobolewski przy piłce. I teraz widzieliśmy zastępcę Lenartowskiego, Lecha, który od razu zagrał świetną piłkę na prawą stronę i było już duże... za akcją. I właśnie teraz Lech jest przy piłce i nie ma spalonego. Wydaje mi się, że zaraz zobaczymy powtórkę. Poczekaj, z naszej perspektywy to nic nam się do końca wydawać nie powinno, bo... Tak. Zaraz zobaczymy powtórkę, będziemy mądrzejsi. No boczny sędzia nie może zobaczyć powtórki, my możemy. To jeszcze chwilę się wstrzymamy, bo od wrzutu z autu grę rozpocznie Malarczyk i Korona. Wojtkowiak. Mocno zaangażowany Lech. Myślę o Grzegorzu Lechu, bo teraz musimy to zaznaczyć. Stano. Paweł Stano kilka dni temu podpisał nowy kontrakt z Koroną Kielce. Jego umowa wygasała wraz z grudniem tego roku. Uwaga, mamy Maciek tę sytuację. Zobacz, u góry ekranu chyba jest nie. Enriquez. Wysunięty jest chyba nie ramieniem. Było spalonego, albo możliwe, że minimalnie ramieniem. No ramię nie gra, no bo znaczy tak, ręka nie gra, bo ręka nie jest tą częścią gry, którą możesz grać w piłkę nożną. Składy obu zespołów. W bramce Korony Małkowski, dalej 34 Malarczyk, z 8 Jovanović, z numerem 20 Korzym, z 18 Kaczmarek, z 7 kapitan zespołu Lisowski, z numerem 4 Hernani, 29 Sobolewski, z 17 Stano, z 5 Vukovic i z numerem 22 Lech. A Lech z kolei w bramce Buric, z 2 Bruma, z 10 Kriwiec, z numerem 11 Murawski, 14 Sztylić, z numerem 16 Rudniew, 20 Wołąkiewicz, 21 Iniac, 22 Wojtkowiak, 25 Enriquez, 32 Możdżeń.
Murawski. Miniac. Wojtkowiak i Bruma. Rudniew i Hernani. Skakał wysoko Hernani z łokciem i tym łokciem zahaczył o głowę Łotysza. Ale przyjemnie się ogląda, naprawdę Lecha tutaj w środkowej strefie widać, że potrafi się dobrze utrzymać. Tutaj łokieć pracował, dobra decyzja sędziego. Potrafi się utrzymać przy piłce, fajnie rozgrywa. Jeszcze tylko właśnie to, co jest najtrudniejsze w piłce, czyli doprowadzenie do tej szesnastki i tam jeszcze no, stworzenie jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Tego Lechowi na razie w tym meczu brakuje. Semir Stilić za chwilę. Zmiana w zespole Lecha. Taka kontuzja chyba no się... właśnie, bo chyba 50. minuta. Tak, no zresztą widzimy, co się dzieje. Hubert Wołąkiewicz utykając schodzi z boiska. Wejdzie na murawę reprezentant polskiej drużyny młodzieżowej. Marcin Kamiński z numerem 35. No bo minuta nie jest to zwyczajna na zmianę. 5 minut gry, tak, czy 4 minuty gry. Widzieliśmy, że utykał Hubert. Teraz młody Kamiński będzie go musiał zastąpić. Stilić. Na pewno jeśli chodzi o rozegranie piłki, Lech może w tym momencie trochę stracić, bo akurat Hubert Wąkiewicz, można powiedzieć, jest to jego atut, ma duży spokój w wyprowadzeniu piłki, a młody Kamiński jeszcze tego musi się uczyć, jeszcze czasami jest zbyt nerwowy, ale jest to na pewno przyszłość Lecha Poznań, jest to chyba jeden z najlepszych stoperów właśnie młodego pokolenia i fajnie, że dostaje szansę, fajnie, że dość często pojawia się na boisku. Ale na pewno, jeśli chodzi o rozegranie piłki, to jeszcze nie jest ten poziom, jaki prezentuje Hubert Wąkiewicz. A w dzisiejszym meczu to może być bardzo, bardzo ważne. Wojtkowiak. Malarczyk. Sobolewski, Malarczyk. Reprezentacja Polski, ta młodzieżowa z Malarczykiem w składzie, osiągnęła dwa celne rezultaty, remisując z Portugalią na wyjeździe 1-1 i wygrywając z Albanią 4-3. W tym drugim meczu czerwoną kartkę zobaczył w końcówce spotkania Lechita Drygas, dzisiaj siedzący na ławce rezerwowych. Bardzo dobrze. Zastawił się i odegrał piłkę dalej do Macieja Korzyma. Kamiński, czysto. Na pewno ważne będą te pierwsze minuty dla Kamińskiego po takim wejściu, gdzie no nie był przygotowywany na pewno, bo to była sytuacja wymuszona. Na pewno nie jest najlepiej rozgrzany i te pierwsze interwencje będą bardzo istotne. Dobrze, że gdzieś tam wprowadził się tak spokojnie. Więcej czasu na rozgrzewkę miał na pewno Lech, bo mógł rozgrzewać się całą przerwę i to już widać było pozytywne wejście do zespołu Korony. Na pewno wzmocnił w tej chwili. Na pewno powinien tutaj pomóc Jovanovićowi i Vukovićowi w utrzymywaniu się przy piłce, a jeszcze jest to bardzo inteligentnie zachowujący się piłkarz na tej pozycji. On bardzo często takiego gra cofniętego napastnika. Kiedy rozgrywają, on jest tutaj w środku, kiedy trzeba, on potrafi zaskoczyć i z tej drugiej linii włączyć się i zagrozić. Tak jak mieliśmy przed chwilą taką sytuację, gdzie wyszedł na niezłą pozycję z prawej strony i no nie zakończyło się to jakimś groźnym strzałem, ale właśnie tak potrafi właśnie wchodzić się z drugiej linii. No a też już widziałem jeden wślizg w defensywie w jego wykonaniu, szeruje z podenkami po murawie też pewnie. Tak, to jest kanon. To jest Korona. Dokładnie, no. Gry Korony Kielce. Tu nie ma zawodnika na boisku, który by gdzieś tam próbował odpuścić jakąkolwiek piłkę. Dlatego tak bardzo nas zaskoczył w tym pierwszym meczu, w którym zagrał. Akurat miałem okazję komentować to spotkanie Korona Kielce. Kiełb. Gdański Jacek Kiełb, który jeździł wślizgami raz za razem. Uwaga, teraz Korona ciekawą ma sytuację. A i teraz być może jeden zwód za dużo. Sobolewski do Kaczmarka, ale ten właściwe tempo na zaskoczenie Lecha już minęło. Wojtkowiak, Stilić. Ale proszę zobaczyć, od razu po stracie szybka próba odbioru i zmusili piłkarze Korony do wybicia piłki
obrońcą piłki przez obrońców Lecha i tą piłkę odzyskała Koronę. Luis Enriquez. I to widzimy nie tylko, bo tak, też tak samo próbuje reagować Lech. Dlatego podoba mi się to spotkanie, bo widzimy, że jedni i drudzy są zaangażowani w odbiór piłki. Trochę większy problem mają przez to w kreowaniu sytuacji podbrankowych. No ale no, to jest takie dla mnie abecadło. Jeżeli nie ma tego podstawowego elementu, czyli agresywności, odbioru piłki, no to tak naprawdę w meczu, gdzie zespół nie próbuje odbierać, to jest żadna sztuka stworzyć sytuację. Tam jest ciężko. Jasmin Boric, uwaga! Teraz niedokładne wybicie. Kaczmarek, Wojtkowiak. Tak. Poradzi sobie Bruma. Piłka w boisku, gramy. Możdżeń. Faul. Tam jest ciężko, gdzie właśnie oba zespoły grają agresywnie, bardzo blisko, przeszkadzają bardzo dobrze, są bardzo blisko siebie i to jest sztuka w takiej sytuacji stworzyć sytuację. Dlatego jeżeli chcemy w pucharach europejskich grać jak równy z równym z tymi dobrymi zespołami, to w polskiej lidze musi być też ten poziom agresywności, ale takiej pozytywnej, nie kopania bez piłki, tylko właśnie bliskiego doskoczenia, wywarcia takiej presji na przeciwnika na dużo wyższym poziomie i jeżeli uda nam się wychodzić spod takiego pressingu, to w ten czas możemy być spokojni, że też w pucharach europejskich nie będziemy zaskoczeni, że nagle Nikozja umie grać piłkę, a my nie umiemy. I tak, to byłby na pewno mecz, który podobałby się bardzo trenerowi Feliksowi Magatowi. Przypomnę, że to jest ten trener, który ostatnio karze swoich zawodników za to, że ci po stracie piłki nie doskakują od razu do rywala, dokładnie. I teraz, tak jak powiedziałem, to jest to A, które musi być w Polsce na wyższym poziomie i dzisiaj mamy takie spotkanie, gdzie jedni i drudzy to A mówią. Teraz po prostu trzeba powolutku robić B i C, czyli utrzymywać się jeszcze lepiej przy piłce z podpressingiem, zaskakiwać, stwarzać sytuacje takie, ale to do tego trzeba niestety dużo większą jakość mieć. Trzeba więcej mieć piłkarzy typu Stili czy Luboja i Melikson, którzy będą potrafili takie akcje sami wykreować czy poprzez grę zespołu. Tak jak teraz. Stili z Enriquezem minęli dwóch, trzech rywali. W sumie znalazł się Luis Enriquez w punkcie wyjścia. Od bramki zacznie Korona Kielce. Pan Amczyk. Ale wreszcie słyszymy też, że trybuny żyją, bo tak do tej pory do tego dopingu nie ma. Wiemy, że jest protest i, no i szkoda, że tak akurat jest, bo na pewno ten doping pomógłby kibicom, pomógłby piłkarzom, a myślę, że też kibicom, bo by więcej radości mieli przychodząc na tą trybunę. No ale jest jak jest. I no szkoda, nie zobaczyliśmy powtórki. Nie wiem, czy Enriquez rzeczywiście był ostatnim, który piłkę dotknął. Widzieliśmy tylko, że ubawiła go decyzja sędziego jak najlepszy żart usłyszany w szatni. No to już nieważne. Gramy. Kamiński i Grzegorz Wojtkowiak. Kompletu dzisiaj nie ma w Poznaniu. Na ostatnim meczu z Jagiellonią Białystok było 10 tysięcy widzów. Właśnie, przypomnę, że ten stadion może pomieścić 43 tysiące. Ale dzisiaj jest na pewno więcej. Nie, na pewno. Dzisiaj tak. Dzisiaj na pewno więcej niż 10 tysięcy widzów. Natomiast no, taka atmosfera, można powiedzieć, taka trochę ze stadionów w Hiszpanii, w Niemczech, nie w Polsce, gdzie bardziej żywiołowo, szczególnie tu w Poznaniu, kibice potrafili dodać skrzydeł swojej drużynie. No ale mówiliśmy już Państwu podczas naszych programów o proteście kibiców, zwłaszcza mocno kibiców Lecha Poznań. Teraz zobaczmy Murawski i wyłapuje piłkę Zbigniew Małkowski. Ale widzimy teraz oskrzydlające akcje, tym, że robi się miejsce, gdzie Sobolewski teraz nie ma Enriqueza na lewej stronie. Sobolewski biega w pole karne na dużej szybkości. Korzym. Sobolewski, Wukowicz. Świetne zagranie. Dobre, piłka do Sobolewskiego. Ale widzimy, że Enriquez no, po tym meczu reprezentacyjnym jeszcze nie ma takich sił, żeby włączyć się do akcji i wrócić na pełnym gazie. Widzieliśmy, że tak truchcikiem sobie wracał spokojnie. No, to jest właśnie ten koszt tych meczów reprezentacyjnych, szczególnie które się odbywają na innej półkuli. O, i teraz znakomita sytuacja. Mateusz Możdżeń nastrzelił Grzegorza Lecha. Ale ten mecz nam się tak trochę rozciągnął. Już jedni i drudzy próbują atakować większą ilością sił, bardziej ryzykują i jest nadzieja, że to spowoduje, że będzie więcej sytuacji podbramkowych. Oby. Mamy kolejną zmianę. Tak, mamy kolejną.